Hej, słuchajcie, nazywam się Ania i mieszkam w Ugandzie. Dlaczego o tym mówię? Musisz mi wszystko zepsuć? Musisz mi wszystko zepsuć? Co ja teraz jeszcze raz będę nagrywać? Nie będę. No więc mieszkam w Ugandzie, stąd też nazwa Polka w Ugandzie. Mieszkam w Ugandzie od 2 lat na stałe. Wcześniej przyjeżdżałam tutaj na wolontariaty, na wakacje. No i teraz jestem tu na stałe. No i z tej racji postanowiłam nagrać wam kilka filmików, pokazać wam, jak wygląda życie białasa w Ugandzie, jak to wygląda. Ja zajmuję się, o czym wam pomyślę w innym filmiku później, gdzieś więcej, ale zajmuję się pomocą charytatywną porzuconym dzieciom. Otworzyłam fundację, fundacja nazywa się Gandhi, możecie poszukać w internecie, na Facebooku. I opiekuję się dziećmi, które niestety zostały porzucone przez własnych rodziców, bądź rodzice nie żyją. Mamy cały dom, właśnie jestem tutaj na terenie, ale to następnym razem wam pokażę całość. A dzisiaj w trakcie dnia udało mi się nagrywać troszkę z naszego wyjścia. Zabrałam 4 najstarszych chłopców, którymi się opiekuję, na taki festyn miejski. No i wszystko zobaczycie, a teraz lecę, bo za chwilę się zaczyna mecz Polski. Tak, u nas już jest prawie 18, więc lecę, później wszystko wam zgram. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co tutaj za lokalne mają produkty. Może coś jednego się znajdzie. Spróbuję wam coś nagrać, pokazać, ale nie wiem, jak to wyjdzie. Oni nie zawsze lubią być nagrywani. Także miejmy nadzieję, że się uda. Tak nagrywam trochę z przyczajki, bo jak mówię, nie każdy lubi być nagrywany i nie chcę mieć nieprzyjemności, więc tak udaję, że nie nagrywam, a jednak nagrywam. Weszliśmy właśnie do mini zoo, to jest struś. Często idę potem, kurde. To są jakieś małpki, jakieś... Co tam jest? Jezus, ten struś mnie zaraz zje. Proszę się boję. Dzieci właśnie oglądają węże, ja tam nie podchodzę, bo trochę nie lubię węży. Jezus, sorry, ale ten struś mnie rozwala. Popatrzcie, i tak sobie tu chodzi, nie? I chce zjeść. Są węże, jest krokodyl. No ten struś sobie popierdziela równo. Są te zwierzątka chyba uratowane z wypadków i tak dalej. Come, Steven, Jesse.
Okej, chwila, muszę dzieci ogarnąć. Nie smile, you pause, look at me, baby. You pause. You look at me. Yeah. Okay. Well, that ostrich there. They have to be on this ostrich. Take him on what? This one. Take seat? You come this side. This coat? Musi podchodź. Kurna, duże to jest, silne. Is how it's sitting, Dominic? Can you see how it's sitting here? Look there. Leave him stand there. It's okay. Just stand here. Eh? We are going to take a photo. Okay. No, they are fearing. Eh? Seeing you. Wsadziłam dzieci na karuzelę. Jeden mał będzie jeździł samochodzikiem. I jest tylko anti. Cześć. Tutaj dwójkę. Także za chwilę się będziemy zbierać powoli do domu. No, ale to jest pół gandyjsku. Ale jak widzicie dookoła, pełno dzieciaków ze szkół, karuzele, skaczące, może te zamki do skakania, zakupy można robić, zaraz pójdziemy, się gdzieś może przekąsimy. No i będziemy wracać do domu, bo dzisiaj mecz, 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 mecz. Niestety prawa zwierząt są różnie tutaj traktowane. Za mną możecie zobaczyć wielbłądy. Całe szczęście teraz nie są, że tak powiem, w trakcie pracy, bo niestety je widziałam wcześniej, nie wiem, 10 dzieci na nie siada. Niestety bardzo przepracowane są, biedne, ledwo wstają, a i tak są zmuszone. Także no niestety, no kasa się tu liczy. Całe szczęście dzisiaj nie ma dużo ludzi, więc nie jest tak źle. Tutaj z kolei teraz idziemy coś zjeść. Za mną, nie wiem czy widzicie, tutaj kury są, czekają na ruszt. Tak, także właśnie. Guys, say hi! How is your day? Eat this, huh? Eat this! Okay. Come, let's go eat. Come. Like there, aha. To jest kurczak, jakieś chipsy, słodkie ziemniaki. Tam pani kroi frytki. A tutaj się mięsko grzeje na ruszcie, więc tak bardzo ugandyjsko. Afrykańsko, mamy farta, bo siedzimy przy stoliku na krzesełka. To tylko właśnie dlatego, że dzisiaj nie ma dużo ludzi. Tam też jest jedzonko. Tutaj w tym rogu dookoła jest wszędzie jedzonko. Piwko tam z tyłu, to wiadomo, może wieczorkiem. Bez dzieci. Tam są z tyłu sceny jeszcze. Tańczą, śpiewają. Konkursy taneczne są i takie różne. Kurczaczek, troszkę kurczaczka, fryteczki, taki sztuczny ketchup i kapusta pokrojona. Co zaglądasz, Mieszko? Wcinaj. Dzieci też dostały, wcinają. Thank you. Jedziemy do domu właśnie. Guys, how was it? It was good? Yes. What did you like the most? What was the best? Yeah, but which one was the best? Jumping castle, horse? Yes.
Which one? Roller coaster. Jumping. Roller coaster. Jumping. Who liked the horse? Riding a horse? Me. Who? Me. You like? Yes. Okay. Me, I'm being too like this. You're afraid? Yes. Yeah, I could see that. I want the meat. You want more meat? Yeah. Co mam powiedzieć? Masakra. Tak się spieszyłam na mecz i nie mam zamiaru go dalej oglądać. Porażka 2-0. Jest już po meczu. Może będzie lepiej następnym razem. Tak, ciężko się pozbierać się po tych wrażeniach. No, także mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Mam też nadzieję, że zainteresuje was to, co chcę wam pokazać. Jest już po meczu. Może będzie lepiej następnym razem. Tak, ciężko się pozbierać się po tych wrażeniach. No, także mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Mam też nadzieję, że zainteresuje was to, co chcę wam pokazać. Dzisiejszy dzień już kończę. Jutro kolejny. Więc dawajcie znać, czy wam się podoba. Co chcielibyście zobaczyć, co chcielibyście wiedzieć. Ja na dniach będę informować was więcej o tym, kim jestem, co robię, co tu się w ogóle dzieje. Także dobranoc i do zobaczenia niebawem.